List powszechny apostoła świętego Jakuba. Jakub, sługa Boży i Pana Jezusa Chrystusa, 12 pokoleniom, które są w rozproszeniu, zdrowia życzy. Za największą radość miejcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadacie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia cierpliwość, a cierpliwość niech wydaje dzieło doskonałe, żebyście byli doskonałymi i zupełnymi, którym by niczego nie brakowało. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który daje ją wszystkim szczerze i bez wyrzutów, i będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bynajmniej nie wątpiąc, albowiem ten, kto wątpi, podobny jest do fali morskiej, od wiatru wzdymanej i miotanej. Bo niechaj nie mniema taki człowiek, że co otrzyma od Pana. Mąż umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich drogach swoich, a niech się chlubi brat niskiego stanu wywyższeniem swoim, a bogaty poniżeniem swoim, bo przeminie jak kwiat trawy. Albowiem wschodzi słońce z upałem i wysusza trawę, i kwiat jej opada, i znika piękność jej kształtu, tak i bogaty zwiędnie w drogach swoich. Błogosławiony mąż, który znosi pokuszenie, bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. Niech nikt, będąc kuszony, nie mówi: Bóg mię kusi, bo Bóg nie może być kuszony w złym i sam nie kusi nikogo. Ale każdy bywa kuszony, będąc od własnych swoich pożądliwości porywany i nęcony. Potem pożądliwość, począwszy, rodzi grzech, a grzech, będąc wykonany, rodzi śmierć. Nie błądźcież, bracia moi mili. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępują z góry od Ojca Światłości, u którego nie masz odmiany ani cienia zmiany. Z woli swojej zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli niejako pierwiastkami Jego tworów. A tak, bracia moi mili, niech każdy człowiek będzie prędki do słuchania, ale powolny do mówienia, powolny do gniewu. Bo gniew męża nie sprawuje sprawiedliwości Bożej. A tak, odrzuciwszy wszelkie plugastwo i obfitość złości, z łagodnością przyjmijcie słowo wszczepione, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie słuchaczami tylko, oszukującymi siebie samych. Albowiem jeśli kto jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, ten podobny jest mężowi przypatrującemu się w zwierciadle przyrodzonemu obliczu swemu, bo się przyjrzał sobie i odszedł, i natychmiast zapomniał, jakim jest. Ale kto by wejrzał w zakon doskonały, w zakon wolności i zostawał w nim, ten, nie będąc słuchaczem zapominającym, lecz wykonawcą uczynku, błogosławiony będzie w działaniu swoim. Jeśli kto z was sądzi, że jest pobożnym i nie powściąga swego języka, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność próżną jest. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, ażeby udzielać opieki sierotom i wdowom w ich ucisku i zachowywać siebie nieskalanym od świata. Bracia moi, miejcie wiarę w pełnego chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie czyniąc różnicy między osobami. Albowiem gdyby wszedł do zgromadzenia waszego mąż mający pierścień złoty w szacie świetnej, a wszedłby też i ubogi w nędznym odzieniu, i wejrzelibyście na tego, co ma świetną szatę, i rzeklibyście mu: ty, siądź tu dobrze, a ubogiemu byście rzekli: ty, stań tam, albo siądź tu u podnóżka mego, to czyżeście nie uczynili różnicy w sobie i nie stali się sędziami mającymi złe myśli? Słuchajcie, bracia moi, mili,
Czyż Bóg nie wybrał ubogich na tym świecie, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Aleście wy znieważyli ubogiego. Czyż nie bogacze uciskają was i czyż nie oni ciągną was do sądów? Czyż nie oni znieważają zacne imię, którym się wy nazywacie? Jeśli zaś wykonywacie zakon królewski według pisma, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, to grzech popełniacie i jesteście przekonani przez zakon jako przestępcy. Albowiem ktokolwiek zachowuje cały zakon, a zgrzeszy w jednym, staje się winnym wszystkich. Bo ten, który rzekł, nie cudzołóż, rzekł też, nie zabijaj, a jeśli nie cudzołożysz, ale zabijasz, stajesz się przestępcą zakonu. Tak mówcie i tak czyńcie jako ci, którzy według zakonu wolności mają być sądzeni. Albowiem sąd bez miłosierdzia temu, który nie okazał miłosierdzia, a miłosierdzie wynosi się nad sąd. Cóż pomoże, bracia moi, jeśli by kto rzekł, że ma wiarę, a uczynków by nie miał? Czyliż go wiara zbawić może? A gdyby brat albo siostra byli nadzy i brakłoby im pożywienia powszedniego i rzekłby im kto z was, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie się, a nie dalibyście im tego, co potrzeba dla ciała, cóż to pomoże? Także i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Ale rzecze kto, ty masz wiarę, a ja mam uczynki, pokaż mi wiarę swoją bez uczynków twoich, a ja ci pokażę wiarę moją z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz, i diabli w to wierzą i drżą. Ale czy chcesz wiedzieć, o człowiecze marny, że wiara bez uczynków martwa jest? Abraham, ojciec nasz, czyliż nie z uczynków usprawiedliwiony został, gdy ofiarował Izaaka syna swego na ołtarzu? Czy widzisz, że wiara wspólnie działa z uczynkami jego, a z uczynków wiara doskonałą się stała? A tak wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu, i poczytano mu to za sprawiedliwość, i przyjacielem Bożym nazwany został. Zatem, czy widzicie, że człowiek usprawiedliwiony bywa z uczynków, a nie z wiary tylko? Podobnież i Rahab, przetecznica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwioną, przyjąwszy posłańców i wypuściwszy ich inną drogą? Albowiem jak ciało bez duszy jest martwe, tak i wiara bez uczynków martwa jest. Niechaj niewielu z was będzie nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że cięższy sąd odniesiemy. Albowiem my wszyscy w wielu rzeczach grzeszymy, jeśli kto w mowie nie grzeszy, ten jest doskonałym mężem, który może trzymać na wodzy i całe ciało. Oto koniom wędzidła w gębę wkładamy, aby nam powolne były i całym ich ciałem kierujemy. Oto i okręty, choć są tak wielkie i silnymi wiatrami pędzone, jednak niewielkim sterem bywają kierowane tam, dokąd chce sternik. Tak i język małym jest członkiem, a bardzo się wynosi. Oto maluczki ogień, jak wielki las zapala. I język jest ogniem. Ten to świat niesprawiedliwości. Tak jest położony język między członkami naszymi, że szpeci całe ciało i zapala krąg życia, sam będąc zapalony od ognia piekielnego. Albowiem wszelka natura dzikich zwierząt i ptaków i gadów i morskich potworów bywa poskramiana i jest poskromiona przez naturę człowieka, ale języka żaden z ludzi poskromić nie może. Złe to niepowściągnione, pełne jadu śmiertelnego. Przezeń błogosławimy Boga i Ojca i przezeń przeklinamy ludzi na podobieństwo Boże stworzonych.
Z jednychże ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Nie tak być powinno, bracia moi. Czyż zdrój z jednego i tego samego otworu wypuszcza słodką i gorzką wodę? Czyliż może, bracia moi, drzewo figowe wydawać oliwki, albo winna latorośl figi? Tak też żaden zdrój i słonej, i słodkiej wody nie wydaje. Kto jest mądry i rozumny między wami, niech okaże dobrym postępowaniem uczynki swoje w mądrej cichości. Ale jeśli macie gorzką zawiść i rozjątrzenie w sercu swoim, nie chełpcie się i nie kłamcie przeciwko prawdzie. Nie jest to mądrość z góry wstępująca, ale ziemska, zmysłowa, diabelska. Bo gdzie jest zawiść i rozjątrzenie, tam i rozterki, i wszystko złe. Ale mądrość, która jest z góry, naprzód jest czysta, potem spokojna, łagodna, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna. Ale owoc sprawiedliwości w pokoju zasiewa się przez tych, którzy pokój czynią. Skądże walki i zwady między wami? Czyliż nie stąd z pożądliwości waszych, które walczą w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Kłócicie się i walczycie, a nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, abyście to na rozkosze swoje obracali. Cudzołożnicy i cudzołożnice, nie wiecież, iż przyjaźń świata jest nieprzyjaźnią względem Boga? Przetoż ktobykolwiek chciał być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Bożym. Albo, czy mniemacie, że na próżno Pismo mówi, czyliż do zazdrości pożąda duch, który w nas mieszka? Owszem, hojniejszą daje łaskę, bo mówi, Bóg się pysznym sprzeciwia, ale pokornym łaskę daje. Poddajcież się tedy Bogu, dajcie odpór diabłu, a ucieknie od was. Przybliżcie się ku Bogu, a przybliży się ku wam. Omyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie dwoistego umysłu. Bądźcie skruszonego serca i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się obróci w zżałość, a radość w smutek. Upokórzcie się przed obliczem pańskim, a wywyższy was. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia brata i potępia brata swego, obmawia zakon i potępia zakon. A jeśli potępiasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, ale sędzią. Jeden jest zakonodawca, który może zbawić i zatracić. Któżeś ty, co potępiasz drugiego? Nuż teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego miasta i zamieszkamy tam przez jeden rok i będziemy kupczyć i zysk otrzymamy. Którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo cóż jest żywot wasz? Para, która się na krótko pokazuje, a potem niknie. Zamiast tego, co byście mieli powiedzieć? Jeżeli się podoba Panu i żyć będziemy, uczynimy to lub owo. Ale teraz chlubicie się w pysze swojej. Wszelka taka chluba zła jest. Przetoż, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzech ma. Nuż, teraz, bogacze, płaczcie ze łkaniem nad utrapieniami swymi, które przychodzą. Bogactwo wasze zgniło, a szaty wasze mole zgryzły. Złoto wasze i srebro pordzewiało, a rdza ich będzie na świadectwo przeciwko wam i pochłonie ciała wasze jak ogień. Zgromadziliście skarb na ostatnie dni. Oto zapłata robotników, którzy żeli pola wasze, przez was zatrzymana woła, a wołania żeńców doszły do uszu Pana zastępów. Żyliście w rozkoszach na ziemi i zbytkowaliście.
Wytuczyliście serca swoje jakby na dzień zabijania ofiar. Potępiliście, zamordowaliście sprawiedliwego, nie sprzeciwia się wam. Przetoż, bracia, bądźcie cierpliwi aż do przyjścia pańskiego. Oto, rolnik oczekuje drogiego pożytku ziemi, cierpliwie go oczekując, aż otrzyma deszcz ranny i wieczorny. Bądźcież i wycierpliwi, a umacniajcie serca swe, albowiem się przybliża przyjście pańskie. Nie wzdychajcie jedni przeciwko drugim, bracia, abyście nie byli osądzeni. Oto sędzia już przede drzwiami stoi. Bierzcie za przykład, bracia moi, utrapienia i cierpliwość proroków, którzy mówili w imieniu pańskim. Oto za błogosławionych mamy tych, którzy cierpieli. O cierpliwości Joba słyszeliście i koniec pański widzieliście, bo wielce miłosierny jest Pan i litościwy. A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani żadną inną przysięgą, ale wasze tak niech będzie tak, a wasze nie niech będzie nie, abyście nie popadli w potępienie. Jest kto strapiony między wami? Niechże się modli. Jest kto dobrej myśli? Niechajże śpiewa. Choruje kto między wami? Niechże zawoła starszych zboru, a niech się modlą nad nim, namaściwszy go olejem w imieniu pańskim. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i podniesie go Pan. A jeśli się grzechu dopuścił, będzie mu odpuszczono. Wyznawajcie jedni przed drugimi upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może gorliwa modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podległym tymże słabościom, co i my, i modlitwą modlił się, żeby deszcz nie padał i nie padał deszcz na ziemię 3 lata i 6 miesięcy. I znowu się modlił, a wydało niebo deszcz i ziemia zrodziła owoce swoje. Bracia, jeśli kto z was zboczy od prawdy, a nawróci go kto, niechże wie, że kto odwróci grzesznika od błędnej drogi jego, zachowa duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.